To, co jest charakterystyczne dla pracy reportera, fotoreportera, wojennego operatora, to jest pełne i maksymalne skupienie na temacie, które się dzieje przed kamerą, przed aparatem fotograficznym. Nie mamy czasu zastanawiać się, co się dzieje z boku, czy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo. Najważniejsza jest historia, która się dzieje przed obiektywem. Najważniejsze jest jak najlepsze zarejestrowanie tej historii. Już mniej ważne jest, co się z nami stanie. Nie zdajemy sobie często sprawy z konsekwencji, jakie możemy ponieść, ponieważ to, co nas determinuje, to jest właśnie wydarzenie, historia, która się dzieje przed nami, którą musimy zarejestrować. To jest pełne skupienie, to jest jakby medytacja, wyłączenie się. Bodźce z zewnątrz docierają w zupełnie inny sposób. Poza tym wszystko oglądamy przez wizjer aparatu, ewentualnie przez wizjer kamery. Zupełnie inaczej wtedy funkcjonuje nasza percepcja skupiona i tylko i wyłącznie na historii, która się przed nami dzieje. Im bardziej ważna ta historia, tym bardziej jesteśmy skupieni. To na pewno się zadziało w Libii. Często są po prostu rzeczy nie do przewidzenia, zupełnie przypadkowe i nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. I zbyt dużym obciążeniem dla naszej pracy było zastanawianie się nad tym przed przystąpieniem do pracy. To dlatego, że wtedy paraliżowałby nas strach, paraliżowałyby nas negatywne odruchy i nic byśmy wtedy nie skręcili.